Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, to jest kolejny odcinek moich unboxingów. Tym razem będzie to myszka firmy Sharkon i podkładka. Podkładka słusznych rozmiarów, może zaczniemy od niej. Tak to mniej więcej wygląda. W jakiejś takiej folice. Bardzo możliwe, że podkładka zostanie u mnie, bo moja jest rozwalona. Także nie napalajcie się na nią. I dobra wiadomość jest taka, że bardzo możliwe, iż u mnie zostanie tylko podkładka z tego całego zestawu, który dostałem. Także super. Dobra, jak to się otwiera? To się otwiera... Tu jeszcze jest taki dynks, żeby to sobie wisiało. Proszę, może tak pokażę, jakby ktoś chciał zobaczyć. No i próbujemy to otworzyć. Oczywiście w ten sposób. No, nie wyszło to. Ale to nieważne. Otwieramy tak jak przesyłkę. Proszę bardzo i zaraz zobaczymy. O kurde, powiem wam szczerze, że całkiem ciekawie jest to zapakowane. Czy tu coś w środku jeszcze jest? W środku już nic nie ma. No, zobaczymy. I w takiej... A, mamy więc to, co poprzednio. Proszę bardzo. I mamy w czarnej folii, która ma chronić nie wiadomo przed czym, podkładeczkę. Z jednej strony no nie jest gumowana, tak? Czy jest? Jest. Z jednej strony jest bardzo delikatnie gumowana, a z drugiej strony jest taka. No i moi drodzy, jest to dosyć spora podkładeczka. Zobaczcie, tu jest ten oto nożyk. A tak wygląda moja ręka na niej. Także nie należy do najmniejszych, prawda? Wszystkie te rzeczy są czarne. Jestem ciekawy, jak to w ogóle się nagra. Także podkładeczka wygląda naprawdę nieźle. Ale to będzie w recenzji, czy ona się sprawdzi. Chociaż już chyba widzę, że tak, bo to jest dobrze, dobry materiał. Ok. Następna rzecz to jest mysz, moi drodzy. Proszę uprzejmie. Sharkzone M50 mysz gamingowa niby. Tak to wygląda. Uwaga, uwaga, tutaj można otworzyć. Proszę uprzejmie, coś takiego. Tutaj wam jeszcze przybliżę. Dokładnie tak. O parametrach to będziemy później mówić. Otwieramy teraz i patrzymy, co to takiego jest. Znowu się zamotam, znowu pudełko rozpieprzę. Ale to jest nieważne. Ok. Wszystko przez te rękawiczki. Muszę chyba zrezygnować z nich. Zawsze mi się wydawało, że to wtedy się paluchów nie zostawia na sprzęcie. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego rękawiczki. Tak jak monety się bierze, to również... O. No i to już widzę pierwszą wadę, ale o wadach to będziemy mówić później. Wadę, która fajnie wygląda, ale... Dobra, mamy sterowniczki. Mamy oczywiście to, to wiadomo, już mówiłem. Mamy woreczek na mysz. Mamy tutaj chyba ślizgacze jakieś i śrubkę. Tak myślę. Woreczek z logiem, proszę uprzejmie. I mamy samą myszkę. Jak tu do niej się dobrać? Aha, to jest takie pudełko. Oj, to w rękawiczkach będzie mi ciężko to. A jednak. Dobra. Moi drodzy, więc tak. W środku jest śrubokręt, czyli do czegoś on będzie nam przydatny. O kurde, myszka jest... Oj, 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 no nie wiem, czy wam ją kurde dam. Myszka wygląda rewelacyjnie. Do tego w pudełku są dwa takie dynksy, które się prawdopodobnie wymienia. I można je tutaj sobie przykręcić. To wszystko będzie w recenzji. Ale na pierwszy rzut oka
Kurka, wodna myszka jest niezła. Wiecie jaka wada? Mimo tego, że unboxing to powiem. Żółty kabel, kurczę, i on jest w oplocie materiałowym, czyli super, natomiast żółte potrafi się brudzić i on po pewnym czasie będzie mógł wyglądać mniej super, ale to zobaczymy. No przez miesiąc, a ja zamierzam przez miesiąc testować, na pewno nie zdąży się to pobrudzić, więc... Myszka wygląda tak. Zobaczcie. Tutaj są ślizgacze. To przylepione. Tutaj tak. Chodzi elegancko, aczkolwiek klika. Zobaczymy, czy na filmach nie będzie widać. Dobra, taki to był unboxing myszki. Przypominam, że myszka M50 Sharkoon. A podkładka, jak się nazywa? To niestety nie wiem. Ale znajdę i w recenzji na pewno będziecie mieli w tytule. To tyle, moi drodzy. Mówiąc szczerze, sprzęt wygląda bardzo, bardzo obiecująco. A jak się sprawdzi, to zapraszam Was. Gdzieś za tydzień będziecie mieli recenzję. To tyle, żegnam się z Wami. Do usłyszenia.